Są wspaniałe ptaszki, one chcą jeść. Na drzewie siedzą, proszę Państwa, i przybiegają bezpośrednio, ile? 10 centymetrów od człowieka. Potem już tak się bawią, troszeczkę się odsuwają. Śliczna jesteś, sikoreczka. O, zobacz. Chce jeść, chce, żebyś dała chlebka. Czegoś tam, czegoś, ona będzie skubać. Także proszę uważać też na grubijaństwo, bo ja rozumiem, że dużo ludzi biega, ale jak takie dziwne głosy się słyszy, to trzeba się chować. Trzeba uważać na grubijaństwo katolickie, które to jeszcze, które nie poszło na pielgrzymkę, pozostało. To jak czasem słyszy się taki takie jakieś dźwięki, a zawycia, to lepiej usunąć się. Mądry głupiemu ustąpi. Zawsze jest tak na ulicy. Jak ktoś tak wyje, a nie wymieni, bo woła, nie? Nie wymieni twojego imienia, to czujesz się zakłopotana. Co to znaczy, że Bóg bezimienny nie istnieje? Tutaj ptaszek przyleciał bardzo blisko, bardzo blisko. Bóg nieimienny czy bezimienny nie istnieje, prawda? Prezydent, król czy sędzia to są tylko tytuły. Bóg ma swoje imię. I Państwo zobaczą, że ludzie obchodzą imieniny, urodziny, wszystko obchodzą, ale imienia Boga nie znają. A przecież 7000 razy w Biblii to imię Boże jest, jak świat stary, jak to drzewo, Jahwe, ten, który powoduje, że się staje. Co mówi Pismo Święte? Jahwe znaczy ten, który powoduje, że się staje, w sensie fenomenologicznym, w sensie stawania się. Jezus Chrystus znaczy Jahwe jest zbawieniem. Jahwe jest zbawieniem. To wszystko jest od imienia Bożego pochodną. Ptaszki ślicznie pod łapką wiowią. Nawet taki okruszek to duży kąsek dla nich. Natomiast dla komornika to musiałby być ciągnik, mieszkanie, twoja wypłata, twoje konto. Uważaj, nie daj się zwieść, bo państwo w państwie jest, państwo w państwie istnieje. I Ziobro obiecał, ale nic z tego na razie. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. To widocznie też nie jest takie łatwe.